Cały świat grzmi o demokracji, o inkluzywności, o otwarciu. I im bardziej grzmi ten świat, tak grzmi, to faktycznie, rzeczywiście, już w Polsce też zaczyna być coraz większa kastowość. Czyli jakby grupy ludzi, które selekcjonują same siebie ze względu na swoje status quo, głównie finansowe. I to są różne światy i nie można tego mieszać, bo jest świat zwykły, ulicy, ludzi, którzy wypełniają przestrzeń, ona jest taka, jaka jest, nie będę się na jej temat wypowiadał, bo to każdy widzi. I jest następny świat, których ludzi, których można spotkać przed określonymi miejscami, oni nie zasilają przestrzeni miejskiej, bo jeżdżą samochodami i tak dalej, i tak dalej. I jest świat ludzi, których jest też relatywnie sporo, których w ogóle nie widać, trzeba wiedzieć, gdzie należy się udać, w jakie przestrzenie miejskie, przedmiejskie, wiejskie, od bardzo, bardzo dobrze do przez relatywnie przeciętnie, aż do tragicznie, no po prostu i w każdej grupie tak jest. No mamy właśnie tą inkluzywność w tej chwili, mamy wolność wyboru. Mówi się o body pozytywizmie bardzo dużo oraz o tym, że każdy wybór, który podejmiesz, jest znakomity, że jesteśmy w czasie no dress code, do ślubu w dresie, na ryby w sukni ślubnej. Można tak, tylko czy trzeba? Jeżeli tak będziemy działać i to nam się tak bardzo spodoba, za chwilę pomyli nam się dzień z nocą, praca z niepracą, obowiązek z przyjemnością. To powoduje chaos. Dlatego też ja na przykład lubię, jak ludzie idą na kolację i ubierają się na tą kolację. Jak ludzie idą na piknik, ubierają się na piknik, a jak idą sobie na spacer po mieście, to wyglądają miejsko. I to nie chodzi o to, żeby założyć koronkowe rękawiczki i kapelusz i parasolkę, tylko chodzi o to, żeby przesłanie tego ubrania było miejskie. Czyli na czym to polega? No właśnie na tym, że jeżeli mamy shorty, no to do tych shortów nie mamy koszulki na ramionczka, że widać, czy mamy pachę ogoloną, czy nieogoloną, bo to jest plażowe. Ale jak mamy shorty, no to możemy mieć do tego klapki, ale na przykład formalną koszulę. Jeżeli jesteśmy w klapkach, to możemy mieć dłuższe spodnie. Jeżeli mamy t-shirt, to te shorty, niech one będą świeże i niech one nie będą spodenkami plażowymi, tylko po prostu miejskimi shortami. Wszystko można. Panie, no też im więcej, tym lepiej, ja rozumiem, natomiast jakby ludzie sobie oczu nie wyjmą. No.